Witam Państwa bardzo serdecznie po krótkiej przerwie. To jest telewizja w Polsce.pl i nasze codzienne gorące pytania. A dzisiaj pytamy, czy niemiecka dyplomacja przejdzie tęczową rewolucję. Witam bardzo serdecznie w naszym studiu Aleksandrę Rybińską, publicystkę tygodnika Sieci, a także autorkę znakomitego artykułu właśnie na ten temat, który ukazał się w portalu w polityce.pl. Witam cię, Olu. Jest z nami również pan redaktor Marek Król. No i drodzy państwo, szefowa niemieckiego MSZ-u chce zwiększyć genderowe kompetencje niemieckich dyplomatów. Olu, powiedz naszym widzom, o co tutaj chodzi? No, chodzi o realizację pewnych założeń, które się znalazły w umowie koalicyjnej między SPD, Zielonymi, FDP, czyli rządzącej koalicji w Berlinie, i tam została właśnie wpisana feministyczna polityka zagraniczna. To takie hasło, które wymyślili Zieloni, które no, sforsowali trochę partnerom koalicyjnym rękę, no i ci zgodzili się na wpisanie tej zasady. No i teraz nadszedł ewidentnie czas, bo pani minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock, która miałaby właśnie tą feministyczną politykę zagraniczną prowadzić, no była krytykowana w niemieckich mediach za to, że jej nie realizuje, że tyle o tym mówiła, że znalazło się to w umowie koalicyjnej, tego nie ma. No więc minęło trochę czasu, już ponad rok, no to gdzieś tam koniec 2021 roku, no i postanowiła coś w tej sprawie zrobić i wydała wytyczne, 12 wytycznych dla dyplomatów, żeby wypracowali sobie feministyczny refleks. Mają być szkoleni jak pies Pawłowa i mają automatycznie, no, w taki czy inny sposób zwracać uwagę na kwestie genderowe, no i oczywiście na równouprawnienie, na różnorodność. To są takie te hasła, które się tam znalazły. No i inaczej, bez tego zresztą też zapowiedziała, już nie będzie zatrudnienia w MSZ-cie, czyli ktoś, kto nie będzie przeszkolony w tych kwestiach. To znaczy, że się nie nadaje. Panie Marku, dość ciekawe nowe stanowisko proponowane przez panią minister Annalenę Baerbock, a mianowicie proponuje powołanie ambasadora do spraw feministycznej polityki zagranicznej. Jak pan to skomentuje? Czym ta osoba miałaby się w ogóle zajmować? Znaczy, chciałem powiedzieć tak, że od kiedy w ramach wspierania feminizmu zgłosiłem do Urzędu Patentowego moje odkrycie, że piersi jest dwa razy więcej niż kobiet i nie zostało zarejestrowane, będę dalej walczył i wspierał feminizm, chociaż niewiele z tego rozumiem. Ale tak jak i czytając tekst pani redaktor Aleksandry Rybińskiej, też miałem kłopot ze zrozumieniem, bo to jest taka nowa mowa, taki bełkot. I można powiedzieć, że ta pani nowa ambasador do spraw feminizmu, diabli wiedzą, czym ona będzie się zajmować. Chyba nie określono, czy to będzie samiec, czy samica, ale chyba trzeba się domyślić, że to raczej będzie płci żeńskiej. No i ci pełnomocnicy, którzy mają być we wszystkich wydziałach MSZ-u i tak dalej, czyli no, kroi nam się niezła struktura biurokratyczna. No i do tego też to u Oli Rybińskiej czytałem, tak, 12 wytycznych. 6 na wewnątrz dla ministerstwa, wytycznych realizacji polityki feministycznej, i 6 na zewnątrz. No, typowa ideologiczna konstrukcja niemiecka, i to jest taki sposób, żeby no, zapanować nad słabszymi umysłami i narzucić pewną wizję, która będzie realizowana i która pozwoli też na selekcję odpowiednią tych towarzyszy, którzy się poddadzą tej ideologii, tych, którzy się nie poddadzą. No i cały czas toczy się dyskusja, czy kobiety w polityce się sprawdzają, czy nie, czy lepiej. I ja kończąc przypomnę rewelacyjny pomysł Macieja Rybińskiego, świętej pamięci nieżyjący tato Oli Rybińskiej, który, jak się rozgorzały takie dyskusje w Polsce, czy kto jest lepszy, lepiej sprawdza się w polityce, kobiety czy mężczyźni, to zaproponował bardzo proste rozwiązanie, żeby przemiennie wybierać, że jeden sejm będzie z kobiet złożony, drugi z mężczyzn. I ten pomysł bym przerzucił również do Niemiec, i chyba wtedy ta polityka byłaby w pełni realizowana.
To znaczy, tutaj się akurat z panem nie do końca zgodzę. Uważam, że do pewnych stanowisk jak najbardziej kobiety są predysponowane, ale tutaj to, co zrobili Niemcy, umieszczając w tak trudnych czasach wojny na Ukrainie na stanowisku ministra obrony narodowej panią Lambrecht, no to było chyba, Olu, nieporozumienie. To było nieporozumienie, ale tutaj właśnie zagrała zasada parytetów. Skoro Olaf Scholz, kanclerz Olaf Scholz zapowiedział, że on będzie parytetów przestrzegał, że właśnie kobiety powinny być bardziej widoczne w polityce, właśnie też szczególnie w takich dziedzinach, no, które kojarzymy z mężczyznami, no jednak obronność to jest coś, co jest mnóstwo ekspertów płci żeńskiej w tej dziedzinie, ale rzeczywiście najczęściej no to są mężczyźni, którzy się tym zajmują. No i więc wybrał panią Lambrecht, która po prostu była kimś, kogo dobrze znał, towarzyszka drogi, partyjna. No i okazało się, że no pani Lambrecht niestety kompetencją nie grzeszyła. No bo tu jest zawsze ta odwieczna, ten odwieczny dylemat, czy powinno się wybierać według kompetencji, czy według płci. No został dokonany wybór według płci. Wybuchła wojna na Ukrainie, Rosja dokonała agresji. I okazało się, że polityk, która nie zna się na obronności, którą to na dodatek nie interesuje, co otwarcie demonstrowała, no w czasach kryzysowych się już szczególnie nie sprawdza. Pani Lambrecht wolała pójść do fryzjera albo zrobić sobie paznokcie, niż spotkać się z ministrem obrony Wielkiej Brytanii, do czego się zresztą otwarcie przyznała. Pisał o tym też niemiecki tygodnik Spiegel. Nie chodziła na szkolenia, żeby się podszkolić z tej obronności, której oferowano za darmo w ministerstwie. Woliła się fotografować w jakichś czołgach, w dziwnych strojach. No i się okazało, że jest to jakieś kompletne nieporozumienie. No i rzeczywiście było jasne, że ona chce odejść. To wszystko było dla niej zbyt wiele. A czy to znaczy, że niemieccy generałowie tutaj no, dawali też do zrozumienia, kwestionują jej kompetencje? Oczywiście, tym bardziej, że miała publiczne wystąpienia, podczas których stało się jasne, że nie zna ich nazwisk. Znaczy nie wie, kim są ludzie, do których się zwraca. Próbowała ich przedstawić, ale ponieważ nie pofatygowała się nawet na tyle, żeby się nauczyć, żeby się dowiedzieć, kim są te osoby, doprowadziła to do różnych żenujących sytuacji. Więc ci generałowie mieli pretensje, słusznie zresztą. I kiedy ona już poprzez złą prasę znalazła się w sytuacji, gdzie sama chciała odejść, no to ta kwestia parytetu powróciła. Tak? Czy znowu wyznaczyć na to miejsce kobietę na siłę, czy jednak wybrać kogoś bardziej kompetentnego. No i ostatecznie kanclerz Scholz poszedł po rozum do głowy i wybrał Borisa Pistoriusa. Panie Marku, w tych zaleceniach niemieckiego MSZ-u między innymi czytamy: zagraniczne placówki Berlina mają dążyć do zniesienia skostniałych struktur władzy i doprowadzić do zmiany kulturowej w krajach, w których się znajdują. Nad ich staraniami również będzie czuwała nowa ambasador. Jak pan to skomentuje? No, bardzo ambitne cele, bardzo ambitnie sformułowane. Gdzie tu jest polityka zagraniczna w tym wszystkim? Nie, to w ogóle nie. Ważniejsza jest ideologia. A Niemcy są państwem silnie ideologicznym, które jak wpadnie w jakieś opętanie, no to po prostu bardzo trudno ich z tego wyprowadzić. I ja już widzę, jak będzie realizowała tą politykę właśnie feministyczną w krajach arabskich. Redaktor Rybińska pisała, że może w Iranie na przykład tego typu eksperyment przeprowadzi. Może to się skończyć bardzo fatalnie dla Niemiec. No ale jak Niemcy wpadają w jakieś opętanie ideologiczne, to nie biorą pod uwagę tego, że polityka zagraniczna powinna być jak najbardziej skupiona na interesach kraju, który reprezentuje, ale nie uwikłana w ideologiczne ograniczenia, no ponieważ jak wiemy, dyplomaci muszą zawierać różne transakcje, różne kontrakty często z przeciwnikami ideologicznymi z innych krajów i tak dalej. I tutaj im mniej ideologii, tym lepsza polityka zagraniczna i Niemcy potrafią to zgiąć karki i to tak realizować, więc podporządkując to interesom. Natomiast rozszerzanie tej polityki na rzecz, że tak powiem, infiltrację innych
innych narodów, innych kultur czy innych jest po prostu czymś no, bardzo groźnym i może być groźnym to, że dla Niemiec to bym się tym nie martwił, ale to może być groźne w szerszym tego wymiarze. A na koniec powiem, że ta cała polityka, żeby niewiasty były na czele Ministerstwa Spraw, Ministerstwa Obrony, to mi się wydaje, to jest jakaś operacja agentury wpływów rosyjskiej, bo podobne sytuacje mamy we Francji, w Kanadzie, w wielu innych krajach, gdzie właściwie na czele, no i przypomnę Ursulę von der Leyen, też genialną minister obrony, no ona chyba chociaż stopnie rozróżniała w przeciwieństwie do pani minister Lambrecht. I to jest jakaś celowa działalność, żeby po prostu zdemontować, zwłaszcza, że jak na czele tych resortów stają kobiety, które, jak pani dyrektor przypomniała, no w ogóle no nie pasjonują. Są takie kobiety, które pasjonują się i są świetne, znają się na obronności i na wojsku, ale są takie, których to nie jest pasją życiową. No i wtedy to wygląda koszmarnie. Olu, chciałam cię zapytać, czy rzeczywiście ta ideologia gender rozlewa się też na niemiecką armię? No oczywiście, ona się nie tyle rozlewa, co jest wprowadzana po prostu odgórnie, to znaczy za czasów, już pan redaktor przed chwilą wspomniał o Ursuli von der Leyen, no to jak ona była ministrem obrony, no to dla żołnierzy wprowadziła kursy różnorodności, diversity, jak to angielskie słowo ładnie brzmi, i właśnie, że tolerancji, czyli wobec osób transseksualnych, i to było coś, co zostało tym żołnierzom narzucone. Tak? W momencie, kiedy w zasadzie wtedy w Bundeswehrze był poważny kryzys, brakowało ubrań dla żołnierzy, butów, takich prostych rzeczy jak skarpetek, był problem z zaopatrzeniem w uzbrojenie, a pani von der Leyen zajmowała się tęczowymi kursami, więc jeśli na to spojrzymy, to tak, natomiast nie sądzę, żeby to było coś, co wychodzi od samej armii, takie zapotrzebowanie, tylko jest narzucane odgórnie, bo teraz jest taka moda i na zachodzie się tej modzie ulega. I to często ma właśnie taki wymiar, że po prostu są ogromne sumy pieniędzy przekierowywane na finansowanie właśnie takich rzeczy. No i przecież pani Baerbock obok powołania tej pani ambasady, to będzie stanowisko, musiało być finansowane, mnóstwo ludzi trzeba będzie zatrudnić i to wszystko opłacić z budżetu, to oczywiście także pójdą miliony na, co zresztą widzimy chociażby w przypadku też innych krajów jak Szwecja, ambasada Szwecji regularnie urządza jakieś tęczowe imprezy i to wszystko teraz mają też robić niemieckie ambasady w tych krajach, w których się zajmują, czyli będą po prostu robione takie demonstracje, takie no, przyjęcia, będą takie tematy zapewne tam LGBT poruszane i to również będzie finansowane z niemieckiego budżetu. Czyli to jest zawsze także związane z przekierowaniem pewnych środków na te cele. I myślę, że to będzie taką konsekwencją tych wytycznych w pierwszej kolejności. Panie Marku, czy takie decyzje jednak nie narażają Niemiec no, na śmieszność, mówiąc krótko, tak? To jest niedopuszczalne słowo, pani redaktor. Postęp wymaga ofiar i nie można się poddawać tutaj różnym krytykom tego postępu. I gdyby to pani powiedziała z całym szacunkiem w Niemczech, to oficjalnej reakcji by panią no, zakrzyczano natychmiast. Prywatnie, jak znam trochę Niemców, Aleksandra Rybińska zna lepiej ode mnie, znam, to mają takie dwa światy. Ten świat oficjalny, gdzie głoszą właśnie tego typu idee, a prywatnie, jak się spotkamy, to oczywiście w domu. Kręcą w domu kółko na czole, że to jest idiotyzm, debilizm i tak dalej. No ale taka jest struktura psychiczna Niemców, więc oni dopóki sobie głowy nie rozbiją w jakimś konflikcie dyplomatycznym, a to prędzej czy później skończy się jakąś katastrofą, zatargiem i tak dalej, no to będą jechali jak ten opętany byk do przodu i aż i nie tym, doprowadzi. I tą kwintesencją tę rozmowę zakończymy. Dziękuję bardzo serdecznie. Byli z nami Aleksandra Rybińska w studiu. Dziękuję. Autorka takiego artykułu, który państwo mogą na portalu wpolityce.pl przeczytać właśnie o wprowadzeniu tego modnego gender w niemieckim MSZ-cie. I był z nami również pan redaktor Marek Król. Dziękuję bardzo serdecznie za tę dyskusję. A państwu dziękuję za uwagę.